będzie piekło! Jedna minuta! I poznamy zwycięzcę! Miota nim jak szatan! Do przypomnienia, dwa razy Karolina Ripper, raz Jalapeno. Jak tam czas? Ja wam też się kłaniam za to przygotowanie. Bez was bym tego nie zrobił w takiej formie, jak zrobiłem. I na pewno tak pięknie, Karolcie. Dziękuję. To jest ekipa, którą będziemy to pewnie robili za rok, jeśli się uda. Dziękuję pani burmistrz za to, że pani w nas wierzy, że wie, że to zrobimy jak najlepiej, że dało się to zrobić w zeszłym roku, w tym roku, że za rok również się uda, za to, że mamy możliwość taką. Dziękujemy jeszcze raz pani burmistrz. Dziękujemy panu Michałowi Markuszewskiemu, on tam tak skromnie stoi, fundator tych pięknych pucharów. Dzięki niemu mamy te puchary, on nam je wręczy zaraz. Mówi, że nie, ale już jak wywołany został, to wejdzie. Dziękujemy firmie Zarkar, która prowadzi mechanikę pojazdową, za ufundowanie pamiątkowych rzepów. Nie mam go ze sobą. Później tam pokażemy. Pokażemy teraz. Takie pamiątkowe rzepy ufundowała dla zawodników. Macie, na pamiątkę. Trzymaj. Trzymaj. Proszę. Farciarze trafili, grali, a nie brali udziału w konkursie. Podziękowania dla Noelle Spa, która ufundowała nagrodę niespodziankę, której o dziwo nie mogliśmy wręczyć. To była nagroda dla pierwszej osoby, która dostanie czkawki. Nikt czkawki nie dostał, przynajmniej nikt nie zaobserwował, ja nie, nasi sędziowie nie zaobserwowali, więc nagrodę niespodziankę w postaci bonu o wartości 300 zł przekażemy na jakiś szczytny cel, umówimy się na coś, gdzie ją na pewno wykorzystamy. Dzięki firmie Noelle Spa z Kobyłki. Organizatorem tego całego wydarzenia była firma skromna z Kobyłki, Pedro z Kompel, informatyka i grafika komputerowa. Pomysłodawca, no musiałem się pochwalić, tak, moja firma. Dziękuję bardzo. Bardzo chcemy wręczyć te świetne puchary. Bardzo poproszę pana Michała do nas z panią Edytą Zwiedź, burmistrz miasta Kobyłka, o wręczenie pamiątkowych pucharów dla zwycięzcy, dla osoby, która zajęła trzecie miejsce. Od tego zaczniemy. Ania Rej, Wrocław, zapraszamy! Pana Michała poprosimy najpierw. Gratulujemy, wielkie brawa! Później na Facebooku policzymy, ile tych SKU zjedli. Będzie fajny wynik. Drugie, zastanawiam z nami tutaj, może podejść tutaj. Potem będą jeszcze drugie zdjęcia. Miejsce drugie! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czerwony pingwin! Sosnowca! Tutaj przed stoliczek zapraszamy. Przed stoliczek. My jesteśmy za stoliczkiem. Tak. Za rok będzie drugiego miejsca. Trzech razy sztuka. Wielkie brawa. Drugie miejsce. Te oto trofeum. Wielkie brawa. Zapraszamy teraz za stoliczek. Byłeś przed, jesteś za. Która jest wspaniała. Było naprawdę fajnie. Dziękuję publiczności, która dosyć żywiołowo reagowała na to, co się działo. Naprawdę było fajnie i mam nadzieję, że za rok też się spotkamy tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Miłe słowa, bardzo fajnie się słucha. Ja również jeszcze raz wam dziękuję. My będziemy już sprzątali te nasze piekło, a za rok je spróbujemy zrobić znowu. Dziękujemy. Dziękuję.